Witam serdecznie w Kamieniu Pomorskim na terenie osiedla katedralnego, w miejscu szczególnym dla naszego miasta. Stoimy w miejscu, gdzie niegdyś znajdowała się chałupia ciekana od okresu średniowiecza po okres wczesno-nowożytny. Obecnie realizujemy bardzo ciekawy projekt związany z rekonstrukcją wnętrza parteru kuli ciekana. Z utworzeniem wystawy stałej poświęconej wynalazcy kondensatora elektrycznego Ewalda von Kleista. Ewald von Kleist to jest postać, która jest Państwu już znana ze względu na liczne artykuły, które pojawiały się głównie na portalach internetowych. Też Państwo macie świadomość tego, że przygotowujemy wystawę, ekspozycję czy kilka ekspozycji poświęconej właśnie temu wynalazcy. Wszystko zaczęło się wiele, wiele lat temu od takiej myśli, żeby w Kamieniu Pomorskim zaaranżować właśnie wystawę słynnego naukowca, którego dorobek miał przełożenie na historię elektrostatyki i elektryczności na świecie. Ale też zależało na tym, żeby przywrócić jego dobrym imię, ponieważ musimy pamiętać, że jego odkrycie zostało zapomniane na wiele, wiele lat. Ze względu na to, że miesiąc po jego odkryciu, tego samego odkrycia dokonał Peter van Maschenbroek, znany fizyk z Uniwersytetu w Leidzie, który bardzo szybko opatentował swój wynalazek. Naszym celem jest przywrócenie pamięci o tym wynalazku. Zapraszam Państwa do środka. Uchylimy rąbka tajemnicy, jak przebiegają obecnie prace związane właśnie z ekspozycją, która, miejmy nadzieję, zostanie już dla Państwa zaprezentowana w czerwcu tego roku. Zapraszam bardzo serdecznie. Jeszcze do niedawna cały budynek był w stanie wewnątrz niezbyt atrakcyjnym. Były tutaj głębokie wykopy po wykopaliskach, jakie miały miejsce tutaj na przestrzeni lat. W trakcie tych wykopalisk natrafiliśmy na szereg obiektów, reliktów starej zabudowy kuli ciekana, jak również bramy kapitulnej. Były to niezwykłe odkrycia, które przyczyniają się również dla nowego poznania historii naszego miasta. Zapraszam Państwa do środka. Jesteśmy w środku, w cieni budynku. Za moimi plecami panowie właśnie kładą styropian już bezpośrednio pod posadzkiem. Jeszcze do niedawna posadzki nie były tym samym wykopy. Sień, jak widać, jest sporych rozmiarów. Położone zostały już sztynki na ścianach. W tym miejscu, gdzie się znajdujemy, będzie punkt informacyjny. Będzie można się dowiedzieć nie tylko na temat wykonań Ewalda von Kleista, ale także na temat historii naszego miasta. Więc mam nadzieję, że osoby, które tutaj będą zatrudnione, też przyczynią się do promocji Kamienia Pomorskiego. Zajrzymy do środka. Z ważniejszych pomieszczeń na terenie dworu von Kleista. Tutaj będzie pomieszczenie, takie laboratorium poświęcone odkrywcy. Ale oprócz tego laboratorium, które się tutaj będzie znajdowało, będziemy również mieć ekspozycję archeologiczną w postaci tych tutaj murów, które są widoczne na ścianie południowej. Są to oryginalne mury XIV-wiecznej baszty kapitulnej, tak zwany kapitul Tor. Jak zajrzymy do środka, do wnętrza wykopu, zobaczymy również fundamenty tej baszty, wykonane z potężnych głazów narzutowych. Być może w tym miejscu 11 października 1745 roku Ewald von Kleist dokonał jako pierwszy na świecie udanej próby z prototypem kondensatora elektrycznego, tak zwaną butelką Mejlejską. I tutaj będziemy właśnie przedstawiać to doświadczenie na podstawie zapisów samego Ewalda von Kleista.
dalszym fragmencie tej bramy kapitulnej widzimy oryginalną cegłę średniowieczną. Obecnie panowie oczyszczają tą cegłę wraz z oczyszczeniem spoin i ponownym jej uzupełnieniem. Poniżej widzimy taką głęboką niszę, a pod nią, proszę zwrócić uwagę, widzimy szereg głazów narzutowych po właśnie bramie kapitulnej. Na podstawie właśnie takich fundamentów możemy stwierdzić, jaka ona była w przeszłości, ta brama kapitulna duża. I dwór dziekana przyklejony jak gdyby został do tej bramy, ale również część dworu von Kleista doklejona była do murów obronnych osiedla katedralnego. Kolejne pomieszczenie, które znajduje się w sąsiedztwie laboratorium von Kleista, to pomieszczenie, w którym będzie znajdować pokój dzienny rodziny von Kleist z meblami, z obrazami, ale głównym takim elementem tutaj w stroju tejże sali będzie piękny piec kablowy, dokładnie w tym miejscu, na całej tej ścianie. Pies, który nawiązywać będzie do typowych pieców pomorskich okresu baroku, czyli czasu, kiedy mieszkał i żył, funkcjonował tutaj Ewald von Kleist wraz z rodziną. Kolejne pomieszczenie, na które warto zwrócić uwagę, będzie to sala konferencyjna, dosyć sporych rozmiarów. I tutaj ciekawostka, bo w tej sali będzie specjalny szklany strop, poniżej którego będzie widoczna odkrywka archeologiczna z odkrytymi relikami starej kuli dziekana, spalonej prawdopodobnie w okresie wojny 30-letniej przez wojska szwedzkie. Więc tak pokrótce chciałem tylko zaprezentować, jak w przybliżeniu, jak będą wyglądały te sale. Oczywiście nie pokazujemy na razie wszystkiego. Miejmy nadzieję, że spotkamy się w czerwcu 2021 roku już na otwarciu ekspozycji. Kolejna część ekspozycji poświęcona wynalazcy zostanie uruchomiona, otwarta również w siedzibie Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej na parterze budynku. Znajdujemy się właśnie w tej sali, w której już jest zamontowanych część urządzeń elektrostatycznych, które będą eksponowane dla Państwa. Za moimi plecami jest duża ikonografia ojca założyciela Stanów Zjednoczonych, Benjamina Franklina, wraz z synem, który w 1752 roku, już znając doświadczenia europejskie na butelce lejdeńskiej, wykonywał własne doświadczenia związane z elektrycznością. I tutaj na tej ikonografii widzimy, jak Benjamin Franklin za pomocą latawca i specjalnie zamontowanego do niego drutu ładuje podczas burzy butelkę lejdeńską tutaj energią elektryczną. To wszystko będzie ładnie oświetlone, a obok, w tej niszy, będzie taki zamontowany ekran dotykowy, na której będzie przedstawione właśnie to jego doświadczenie wraz z opisem. Wszystkie doświadczenia, wszystkie opisy w ekranach dotykowych będą w trzech językach, języku polskim, niemieckim i angielskim. Jest to oczywiście to, co pokazuje teraz wycinek wystawy, bo na wystawie będą prezentowane również dokonania innych odkrywców, głównie z XVIII-wiecznych odkrywców, ale też będziemy nawiązywać do odkrywców późniejszych, między innymi do doświadczeń słynnego naukowca Nikola Tesli, który żył w wieku XX i przedstawimy jedną z jego takich dokonań, tak zwaną cewkę Tesli. Cewka Tesli będzie robiła piorunujące wrażenie, ponieważ po włączeniu tej cewki będą z tej cewki w stronie specjalnie zamontowanej siatki będą uderzały pioruny, więc efekt będzie niesamowity. Oczywiście też będą doświadczenia innych, jak już wspomniałem wcześniej, naukowców,
wśród nich doświadczenie Stevena Kareya z początku wieku XX ze specjalną zamontowaną baweczką, ale o tym dokładnie opowiemy już w czerwcu. No, takim fenomenem dodatkowym będzie największy prototyp kondensatora elektrycznego na świecie, butelka milejska, do której będzie można wchodzić do środka i zapoznać się, w jaki sposób ta butelka była ładowana. Miałem o tym też warto wspomnieć. Będzie to maszyna Mannengrafa. Maszyna Mannengrafa o napięciu 0,5 mV. Będzie to maszyna o największym napięciu tego typu w naszym kraju. Szczególnie będzie to atrakcją dla dzieci, młodych ludzi, ze względu na to, że po dotknięciu takiej specjalnej metalowej kuli włosy tych osób będą unosiły się do góry. Tak naprawdę będzie to historia elektrostatyki tutaj w pigułce, tak? Będą doświadczenia naukowców niezwiązanych bezpośrednio z ziemią kamieńską, ale wszystkie one będą nawiązywały do naszego Ewalda von Kleista. I takim też wyróżnikiem tejże wystawy będzie specjalny komiks ukazujący życie Ewalda von Kleista od narodzin aż po jego śmierć. Mamy nadzieję, że tą wystawę będą zwiedzały dzieci i młodzież naszych kamieńskich szkół gminnych, powiatowych, wojewódzkich, ale też liczymy na oczywiście młodzież, która będzie przyjeżdżała tutaj z całego naszego kraju. Na pewno ta wystawa, wystawa w roku von Kleista przyczyni się do promocji naszego miasta. Nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie dofinansowanie, jakie dostaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego na kwotę ponad 2 mln zł i oczywiście wkładu własnego gminy Kamień Pomorski. Dziękuję za uwagę i zapraszam na czerwiec 2021 roku. Jeszcze tak na zakończenie, na tutaj wyraźną prośbę redakcji, chciałbym pokazać fragment naszego prototypu kondensatora elektrycznego butelki lejdeńskiej, która z naszych źródeł wynika, że jest jedną z największych, jak nie największą butelką lejdeńską na świecie. Jak już wcześniej wspomniałem, będzie można do niej wejść do środka i zapoznać się z działaniem jej, w jaki sposób te kondensatory elektryczne, te butelki lejdeńskiej były ładowane i w jaki sposób one działały.